Siema, dzisiaj będzie o sposobie na dogry. Chodzi o oglądanie trailerów. Jest to napisane nawet do 150 punktów na godzinę. No jak to zrobić? No bo przecież będziemy siedzieć i tego oglądać, no przecież to jest bez sensu. Zaczniemy oglądać wszystkie od razu. Mówię od razu, że jest to skierowane do osób, które mają lepszy trochę komputer i wyciągnie więcej kart niż mam z 5, no 6, aż 18. Tak by było najlepiej. No dobra, na początku wchodzimy i w wyszukiwarce wyszukujemy dodatek Auto Refresh. Normalnie wpisujecie w przeglądarkę, zresztą dam link. No i tu klikacie, żeby dodać. To się zainstaluje. No i teraz najważniejsza rzecz, czekajcie. Sobie może wyciszę całego Chroma. O, może być hałas. Dobra. No i teraz wchodzimy w to. Oglądaj trailer. Przechodzimy tu. No i mamy te trailery. No nie jest to dużo punktów, bo 4, no ale obejrzymy wszystkie naraz, także powinno być dobrze. Otwieramy wszystkie trailery. Nie wiem, czy będę na potrzeby tego filmu, nie wiem, czy wszystkie będę otwierał, ale otworzę tam z kilka. No niech sobie to leci. Otworzę tyle, no komputer powinien pociągnąć moi, także. Dobra, tam tyle polecę. Do przykładu. No może trochę spowolnić przeglądarkę, jeszcze nagrywam, dobra. No i teraz klikamy Auto Refresh. Ustawiamy to na 10 minut, klikamy start i to leci, powinno to lecieć. Jest, leci tu czas, to powinno się oglądać i robimy tak w każdym. Żeby leciało, ustawiamy 10 i tyle. I tak wszystkie na 10. I to sobie będzie odświeżało, będzie oglądało samo trailery. Nie wiem ile tam jest w stanie zdobyć na tę godzinę, ale no trochę powinno być. Kiedyś były czasy, że dodawało nie 4, a 10 punktów, to w ogóle było super. Można było spoko nabić sobie. No i zapraszam do rejestracji z moich reflinków na banalkach Gamehagu i do gry, aby zdobyć boty albo skrypt. To wszystko zależy od was. No i teraz sobie to ogląda. Ogląda sobie tu w tle. Wy możecie sobie zamknąć przeglądarkę. Wszystko będzie się samo nabijało. Nie musicie nic robić. Dobra. Pozdrawiam. Nara.